Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj wybrałem się w plener nad wodę, bo nie mogłem usiedzieć. Pogoda jest fajna, można powiedzieć. Słoneczko świeci, trochę wiatr mocno wieje, ale tutaj nad tym jeziorkiem to bezwiecznie nigdy nie jest. Jakby nie było, że kłamne, to jestem nad wodą właśnie. Tutaj sobie, o. Ryba nie bierze, ani na spławik, ani z gruntu na razie. Jestem tutaj z półtorej godziny już. No i tak to, kurczę, wygląda. Pomosty są pozalewane. Nieźle. Teraz dogram drugą część. Tutaj, kurde, jak zwykle zmiana obiektywu nie wchodzi. No i teraz dogrywam drugą część. Tutaj z tą zmianą obiektywu jest cieniutko. Pęteczko sobie stoi. Taka falka jest. No wiatr jest. Siedzi jeszcze ktoś ze mną. Znaczy ze mną nie. Po drugiej stronie. Tutaj moje toboły. Dzisiaj przeszedłem. Przyjechałem praktycznie tak tylko z ciekawości i z nudów. Chciałem zobaczyć, jak jest nad wodą. Pomosty są wszystkie zalane. Tylko z brzegu można coś próbować, działać. Proszę, zobaczcie. Pomost jest pod wodą. Spróbuję wejść, zobaczyć, ile jest wody. Wczoraj sobie kupiłem takie muszkieterki. Nieduże, nieduże. Gdzieś 5 cm wody. No ale było, nie było, jest pod wodą. Pomost, mój pomost, tam gdzie chodzę zawsze łowić, tak samo pod wodą jest. Będziemy się cofać. Przy okazji sobie trochę te muszkieterki umyję, bo poszedłem przez pole, to gdzie mi się kurczę naprzelepiało. Razy drzwi, idę do siebie tam. W tamtym roku miałem ładne okazy. Linów miałem kilka, leszcze takie po 50 cm też kilka. Teraz to jest w zasadzie początek wiosny i przyjechałem tak z ciekawości zobaczyć, bo tu się ryba, z tego co wiem, to późno budzi. Widać kiwoczek, kiwak policjant. Tam po tamtej stronie, akurat jak ta przerwa między świerkami jest, tam też siedzi ktoś. Nie wiem, czy łapie, czy nie łapie. Zobaczymy, jeszcze trochę posiedzę, jak nie będzie brało, to jadę do domu. Odczekam jeszcze 2-3 tygodnie, żeby woda nabrała temperatury, bo jest jeszcze zimna woda. Jeszcze ryba nie przychodzi na żerowiska, tylko tam, gdzie zimuje, tam siedzi na głęboko. Rzuciłem oczywiście na głęboką wodę, ale na razie czy nic. Jeszcze tylko zmienię przynętę, bo mam założone pinki, a założę kukurydzę, bo na kukurydzę będzie branie. Bo na kulki nie łowię, bo na kulki to no, sporadycznie.
tutaj bierze, akurat na tym jeziorze. No i to by było na tyle. Do zobaczyska. Tak jakby ktoś nie wiedział, co ja robię, to właśnie sobie przyjeżdżam nad wodę. A dzisiaj jest fajnie posiedzieć sobie nad wodą. I to by było na tyle. Narka.